Witajcie w pierwszym autorskim materiale na kanale meblujdom.pl, w którym poruszymy kwestie, o które często nas pytacie, czyli omówienie wzornika tkanin obiciowych dla foteli marki Uni. Poznacie ich wygląd, możliwość konfiguracji, strukturę oraz zależności. Startujemy! Nagrałem ten materiał, ponieważ przygotowaliśmy wizualizację foteli w określonym wybarwieniu. Jednak ciężko jest przełożyć jeden do jednego efekt uzyskany w programie graficznym do tego, który widzimy w rzeczywistości. Traktujcie te dodatkowe kolory jako referencje, tym bardziej, że nawet gdyby były to faktycznie sfotografowane modele, to i tak ze względu na różnice w wyświetlaniu kolorów na różnych monitorach, telefonach, tabletach czy też telewizorach, u każdego z Was dany kolor będzie wyglądać inaczej. Sam operując na dwóch monitorach widzę różnicę oglądając efekt raz na jednym, a raz na drugim monitorze. Stąd właśnie idea, by nagrać surowy obraz próbnika materiału w naturalnym świetle, na domyślnych ustawieniach aparatu, bez podkręcania kolorów w programie, bez żadnych dodatkowych lamp. Ok, startujemy od koloru właśnie BL401 Magenta, czyli typowy różowy. Następnie mamy Deep Red, taką głęboką czerwień. Kolejnym kolorem jest burgundowy, który jest dosyć taki głęboki i ciemny, ale również świetnie się prezentuje. Bardzo popularny kolor Honey, czyli miodowy, oraz jego ciemniejszy wariant mandarynkowy. Następnie mamy Cocoa, czyli taki ciemny brąz kakaowy. Również trudny do jak złapania na wizualizacji, jak i tutaj. Następnie mamy Buttercup, czyli taki maślany, bardzo jasny kolor. I następcą jego jest również uniwersalny kolor khaki, mający swoich wyznawców. Następnie mamy Taupe, czyli taki sprany brązowy oraz szalenie popularny musztardowy. Następnie oliwka i wchodzimy w kolory niebieskie. Tutaj mamy navy blue, czyli taki granat. Teal blue, kolor pasujący bardzo do branży medycznej. Steel blue, taki stalowy niebieski. Oraz na sam koniec royal blue, taki głęboki niebieski kolor. Następnie snowy, czyli taki prawie biały, jednak z odcieniem lekkiej szarości. Slate Grey, który jest domyślny w czarnych stelażach, oraz Black na sam koniec, czyli ten najbardziej, najczęściej stosowany materiał we wszystkich fotelach. Na co również należy zwrócić uwagę, to na podwójną strukturę tkaniny. Posiada ona coś w rodzaju wzmacniającego przeszycia w kształcie plastra miodu w kolorze czarnym. Same przeżycia nie są zbytnio widoczne z daleka, można je dostrzec dopiero z bliska, jednak mają w sobie coś unikatowego. Coś, co nadaje zarówno ciekawego efektu wizualnego, jak i zwiększają odporność tkaniny na ścieranie. Dla przypomnienia warto dodać, że te tkaniny typu BL stosowane przez Unique osiągają wyniki rzędu aż i do 140 tysięcy cykli Martindale'a. O tym, czym są cykle Martindale'a, możecie przeczytać na naszym blogu, jednakże pokrótce jest to wartość, która określa, po jakiej ilości cykli trących tkanina zaczyna przejawiać objawy zmęczenia i uszkodzenia. Podana wartość to spokojnie 10 lat korzystania z fotela. W większości przypadków domyślnym kolorem tkaniny, do którego nie obowiązuje dopłata, jest kolor BL418 Black, czyli czarny. Odstępstwem od tej reguły są fotele z serii Wow, w których mamy dwa kolory stelaża. I tak, dla stelaża białego wariant domyślny to czerń, natomiast w wariancie stelaża czarnego domyślnym wariantem jest ciemnoszary BL417 Slate Grey. Kwota dopłaty za zmianę jest zależna od modelu fotela, choć zdarzają się i modele, które pomimo wyboru jej nie naliczają. Prawie każdy fotel firmy Unique możesz dowolnie łączyć kolorystycznie, jeśli jest taka możliwość. I na przykład wybrać kolor musztardowy siedziska i czarne oparcia. Bo tak, kto komu zabroni. Ok, przejdźmy teraz do siatek. Mamy NW41, czyli czarny z szarym, wariant domyślny dla białych stelaży.
Tutaj mamy NW42, czyli biały z przeplotem jasno-szarym, domyślny dla foteli ze stelażem czarnym. Następnie mamy wariant NW43, czyli niebieski. Trzeba właśnie zwrócić uwagę, że ten przeplot posiada również jasny dodatkowy kolor oprócz niebieskiego i tu już czerwień rozpoczyna właśnie przeplot czarny, tak więc mamy przeplot czerwieni z czernią, pomarańczu z czernią oraz na sam koniec zieleni, takiej oliwki może bardziej, również z czernią. Niektóre fotele posiadają również możliwość wyboru skóry naturalnej, jako tapicerka siedziska. Jeśli fotel posiada taką możliwość, to w powiązanych produktach do danego fotela znajdziesz właśnie produkt skóra naturalna. Wystarczy dodać go do koszyka, aby wybrać swój odpowiedni wariant i wtedy oczywiście za dopłatą zostanie on wykonany w skórze naturalnej o bardzo wysokiej odporności. I to wszystko już w tym materiale o tkaninach. Jest to też jednocześnie nasz pierwszy materiał na tym kanale i mam nadzieję, że będziemy bardziej sukcesywnie wgrywać rzeczy, poradniki oraz recenzje wszelakich rzeczy związanych z naszym sklepem. Natomiast proszę o wybaczenie, jeżeli cokolwiek poszło nie tak. Starałem się z dostępną mi wiedzą wykonać to zadanie jak najlepiej. Tak więc trzymajcie się. Cześć. Do następnego.